tym filmie skupimy się bardziej szczegółowo na efektywności energetycznej pompy GPA3 Ferro. To bardzo istotny temat, więc warto poświęcić temu więcej uwagi. Chociaż oficjalne oznakowanie pomp klasami energetycznymi nie jest obowiązkowe, to mamy tutaj wskaźnik efektywności energetycznej EEI. Dla pompy GPA3 ten wskaźnik wynosi maksymalnie 20 setnych. Co to oznacza w praktyce? Im niższy wskaźnik EEI, tym pompa zużywa mniej energii. Pompy GPA3 Ferro są więc bardzo energooszczędne, co bezpośrednio przekłada się na niższe rachunki za energię. Ważnym elementem, który wpływa na wysoką energooszczędność, jest nowoczesny silnik elektronicznie sterowany. Dzięki niemu pompa automatycznie dostosowuje swoje działanie do zmieniających się potrzeb instalacji, przez co zużywa dokładnie tyle energii, ile w danej chwili potrzeba. W praktyce oznacza to, że na przykład w instalacjach grzewczych, gdzie zapotrzebowanie na ciepło jest zmienne, pompa sama obniża lub zwiększa swoją prędkość, aby zapewnić optymalny przepływ. Dzięki temu system działa stabilnie i efektywnie. Dodatkowo pompa GPA3 jest odporna na kondensację i świetnie sprawdzi się w systemach grzewczych z odnawialnych źródeł energii, takich jak pompy ciepła czy instalacje solarne. To czyni ją bardzo wszechstronnym rozwiązaniem, zwłaszcza w nowoczesnych budynkach, które są projektowane z myślą o minimalnym zużyciu energii. Na koniec jeszcze jedno. Dzięki tak niskiemu współczynnikowi EEI, pompa GPA3 może przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej całej instalacji, a nawet spełniać wymagania stawiane przez nowoczesne systemy zarządzania energią. Jeśli więc szukacie oszczędności energetycznych oraz wysokiej wydajności, to pompa GPA3 Ferro to idealny wybór. Jeśli chcesz zobaczyć więcej takich materiałów, kliknij przycisk subskrybuj.